Dzisiaj ocenię Wasze utwory tylko z wykorzystaniem słuchawek, czyli inaczej niż zawsze, ale jak zawsze 30 minut, czas start! Chciałbym przypomnieć Wam, że jeszcze tylko dzisiaj, jutro możecie zamówić kurs w promocyjnej cenie. Chodzi o kurs Produkcja Muzyki od Podstaw. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam, a jeżeli nie, to olejcie sprawę. Zaczynajmy odcinek. Chasing Might or Yami Official. Jest mrocznie, to będzie chyba coś fajnego. No, to fajnie naprawdę brzmi już na wejściu. Taki mięsisty bas wszedł, fajna czysta stopa. Całkiem nieźle, chociaż tutaj mam wrażenie, że za mocno mi uderzają już wysokie częstotliwości. W sensie one są troszeczkę takie kujące, przynajmniej na słuchawkach. I jakoś tak troszeczkę za mało dynamiki się zrobiło, tak jakoś troszkę za bardzo jest to sprasowane. Wolę jak jest jednak dynamiczniej. Ale klimat jest nadal bardzo fajny, intrygujący, więc to jest na plus. Przyznam, że liczyłem, że troszeczkę bardziej rozwinie się ten drop. Jednak sporo się tam dzieje, także nie jest jakiś nudny, nie, w żadnym wypadku, tak nie powiem. W samym dropie. Spójnie, także w tym jakimś miksowych rzeczach nie ma większych problemów, poza tym, że gdzieś tam jakoś te wysokie częstotliwości potrafią dosyć mocno uderzyć. No i mam wrażenie, że troszeczkę za dużo mógł, ale to nie jest jakiś drastyczny błąd. No i ta dynamika, ale ogólnie fajny klimat utworu, to fajnie wszystko jakoś tak spójnie przechodzi w jedną całość. Hall of Flavio, New Horizons. Ładnie wchodzi bas, czyki, czyściutki, fajny, przyjemny, taki ładnie, no ładnie się sunie, ładna stopa, fajnie to ze sobą współgra. Jedynie może bym powiedział, że troszeczkę zbyt głośna jest stopa z basem. Fajnie się rozwija, dochodzi kolejne zagranie. Ono bardzo fajnie wypełnia. Zabranie energii, fajnie. Wraca więcej energii, super zabieg. To już powtarzam się pewnie któryś raz w serii. Oceniam Was, że takie wyciszenie przed i wrócenie z jeszcze większą energią powoduje, że ta jeszcze większa energia jest, no powiedzmy, jeszcze większa. Czyli mamy taką energię, wezmę kartkę. Żebyście wiedzieli, o co mi chodzi, że zaczynamy od takiej energii, ona jest, powiedzmy, dosyć wysoka, może nawet wyższa, taka. Opada na chwilę i wraca jeszcze większa energia, przez co przez ten tutaj wyciszenie jest jeszcze większy kontrast pomiędzy tym i to jeszcze mocniej uderzy. To jest naprawdę taki świetny, świetny zabieg aranżacyjny. Może już gdzieś tam po tych 2,5 minutach przestaje mnie to zaskakiwać. Co prawda na pewno fajniej by było, żeby tu był jakiś wokal.
to też inaczej by było. Jeżeli to byłby instrumental hip-hopowy, to, to super, nie? Ale już po takim jako instrumental, po 2,5 minuty, zaczynam się troszeczkę nudzić i jakby nic mnie już nie zaskakuje. I brakuje takiego jakiegoś emocjonalnego wydźwięku, pełnych emocji. Nie jestem w stanie powiedzieć, co ten instrumental opowiada, o czym on tak jakby jest. A co jest mimo wszystko ważne też w muzyce, bo muzyka to emocje, co by nie było. Fortis Shivers Vitae. Chyba troszeczkę za głośne są te efekty. Tutaj na początku takie pseudo-syreny, nazwę to. Rośnie energia i to tak fajnie się urywa, fajnie schodzi. Świetny patent, brawo. Aj, za mocno, za głośno moim zdaniem wchodzi ten syntezator lead tutaj. Jest tak spokojnie, a on jakoś tak kilka decybeli w dół. Wiem, że on miał być masywny, no wiadomo, to taki gatunek i taka rola jest takiego instrumentu, ale za głośny. Ale brzmi bardzo fajnie sam w sobie. Bo jest duży. Cały czas czekam na moment kulminacyjny. No i tak fajnie długo budowała się energia, żeby to weszło i fajnie weszło. Prawie 2 minuty, minuta 40 parę, aż wchodzi drop główny. Super, bo to jest troszeczkę inaczej aranżacyjnie niż tradycyjnie, powiedzmy, że chwila intro, bababam i wchodzi drop, nie? Tutaj się buduje spójnie ta energia. Ja jedynie tutaj cały czas się do tego lida przyczepiam, on jest jakoś dla mnie zbyt duży. Chociaż w tym momencie, gdzie tutaj jest ten wokal, który to nie jest taki wokal w sensie śpiewany, to są bardzo zefektowane, zdelayowane tego, co słyszę, pogłosowane wokale. Troszeczkę chaos, może nie duży, ale minimalny. A tak to super, naprawdę fajnie to, jeżeli chodzi o aranżację i kompozycyjnie. Buduje się to wszystko, nie jest takie oczywiste. Fajnie, plusik. ADSR Michał Wilk. Czyż ten werbel nie jest za głośny? Jest. Ej, super to przeszło. Fajny, fajny bas. W sensie takim jest mięsisty, harmoniczny, wszystko się zgadza. Tylko ten werbel mi jakoś tutaj się nie klei z całością. W sensie ten pogłos. Wiem, że to może był zabieg artystyczny, ale moim zdaniem odkleja się to. Nawet brzmieniowo, tak jako sam werbel plus ten pogłos, odstaje to. No i on jest za głośny. Stopa jakoś tam gra, mogłaby być głośniejsza, bardziej wyrazista, z większym kopem, a werbel jest wielokrotnie głośniejszy. I tutaj, gdy już wchodzi hi-hat, który też jest głośny względem stopy, stopa już nie jest tak
coraz słabiej słyszalna, zaczyna ginąć, a mimo wszystko w takim gatunku wydaje mi się, że stopa no, jest ważnym elementem. Zszedł werbel i hi-hat, zaczyna to fajnie brzmieć, bo one są zbyt głośne. I tu jest fajnie. Jest głębia, przestrzeń, klimat. Mam nadzieję, że coś w drugim dropie mnie zaskoczy. Czekam, aż coś mnie zaskoczy. Chciałbym, żeby coś mnie tutaj zaskoczyło. Jakby już troszeczkę czuję znużenie tym wokalową frazą. Coś przydałoby się tutaj rozwinąć. Hard Reset. Nie znam tych, nie wiem, chińskich, azjatyckich znaczków, więc tylko Hard Reset. Intro ok, ale gdy wchodzi stopa, jest ona tak głęboko oddalona od wszystkiego, że prawie jej nie słyszę, w sensie nie czuć energii, ona to tak, o, to tak jakby perkusista w tą stopę uderzał, no tak. Od niechcenia, nie ma energii. Perkusja sama w sobie jest zbyt mocno oddalona, przez to też nie ma energii z niej. Tu jak na razie są dwie pętle. Pierwsza, której więcej się działo, teraz jest druga pętla, która gra cały czas monotonnie. I wraca pierwsza pętla prawdopodobnie. I tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc jakby to jest takie dosyć nudne, z wiadomych przyczyn, że są to tylko dwie pętle. Brakuje też energii, no mówię, nie bój się dawać większej, głośniejszej perkusji, żeby ona po prostu dawała energię, no chyba, że to był twój zamiar, ale przez to ta perkusja, że jest taka, no to wiesz, ja słucham i tak trochę... Western by Marecki. Średnio podoba mi się brzmienie basu tutaj, jakby odstaje od reszty utworu, coś jest z nim nie tak. Ten główny motyw może troszkę za głośny, zły balans. Tutaj trochę dużo chaosu. Tu jest fajnie. Tutaj fajniejszy moment. Tam jakoś troszeczkę chaotycznie było i też takie wrażenie, że to wszystko jest jakby oddzielnymi instrumentami, a nie jednym spójnym utworem, w którym to wszystko jest jedno, jako jedność taka sklejona. Każda rzecz troszeczkę odstawała. Jeszcze raz wrócę sobie. Jakoś pogłosowo pomieszczenia każdego instrumentu są inne i to powoduje, że to odstaje od siebie. Ta druga część utworu tutaj zdecydowanie bardziej mi się podoba. W utworze dużo się dzieje, także nie idzie się nim znudzić tak szybko. Chociaż może do tego momentu, w którym mówiłem, tak? Bo tutaj już się to zaczyna troszeczkę powtarzać względem tego, co miałem na początku.
Dobra, ale tak jak mówiłem, brakuje tutaj spójności pomiędzy elementami miksu. Żeby to brzmiało spójnie i jako jeden utwór, to mimo wszystko od siebie odstaje i nad tym radzę popracować, żeby osadzać to w mniejszej ilości pogłosów i starać się robić miejsce dla wszystkich instrumentów. I ja bym tutaj po prostu myślał o lepszym doborze pogłosów, mniejszej ilości pogłosów i myślenia troszeczkę bardziej o barwie brzmień, żeby one się nawzajem uzupełniały. O, i tym oto tytułem koniec oceny dzisiaj, na dzisiaj. Wniosek jest taki z dzisiaj, że coraz fajniejsze utwory nadsyłacie, co jest bardzo fajne, bo one coraz lepiej brzmią i co. Jeżeli chodzi o główną dzisiejszą bolączkę, to jest nieodpowiedni balans głośności. Niektóre elementy miksu są zbyt głośne. To jest dosyć częsty problem, że nie ma odpowiedniego balansu głośności. Jeżeli chodzi o balans głośności, to miałem jeden fajny odcinek dosyć niedawno o wykorzystaniu różowego szumu, także zachęcam do jego obejrzenia. Dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, cześć. Ale nie, jeszcze się nie trzymajcie, bo już teraz możecie zamówić kurs Produkcja muzyki od podstaw w niższej cenie. Zachęcam Was do tego. Wszystkie informacje są tutaj.